Norwegowie, dwójka Norwegów rozdzielona Schlierenzauerem, a teraz jeszcze czy Thomas Morgenstern. Jeżeli nie skoczył Akonen, zobaczymy, czy uda się Morgensternowi. Ten automatyzm na progu, ten timing ciągle jest dobry, ale odległości nie będzie. Nie będzie. Jest zły, ale wygląda na to, jakby trochę ten skok spóźnił. Tyle, ile Adam Małysz, tu widać minimalny błąd na progu, jednak tak jak wszędzie, dużo kosztuje i Morgenstern będzie na dalszym miejscu. Zatem siedmiokrotny zwycięzca Pucharu Świata być może znowu ma zbyt dużą presję, żeby wygrywać, tak jak w Karachowie, gdzie skakał.